Dobry wieczór, kochani! Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na unboxing tego oto zamówienia Avon z katalogu marcowego. Wyjmuję sobie fakturę. Tak się prezentuje fokusik na kwiecień. Oraz katalog. W ogóle ta paczuszka mi się tak mega podoba, bo jest taka mała i urocza. Ale jest tutaj mnóstwo rzeczy, które chciałam mieć. I kupiłam sobie w takiej wyprzedaży online olejek do ciała i kąpieli z lawendą. Tutaj mamy stosować 1-2 nakrętki, czyli ogólnie dosyć dużo. Szczerze to ta lawenda jest jakaś dziwnie cukierkowa, ale okej, ten zapach. A jeszcze sprawdzę sobie konsystencję może. I też ten olejek jest taki inny, bo mniej czuć tego oleju, a szczerze mówiąc to jak olejek, ale na bazie alkoholu. Już zobaczę skład. Nie rozumiem zupełnie skąd taka konsystencja, bo to nie czuć wcale, że to jest olejek. Musiałam na chwilkę wyjść i dosłownie po 2 minutach ten olejek wsechł mi w skórę, wchłonął się po prostu i szczerze mówiąc jestem tym zaskoczona, ponieważ na przykład olejek Oud, nie z tej serii, a z Planet Spa, się nie wchłania, więc spore zaskoczenie. Kolejną rzeczą jest odżywka taka do włosów w ampułce. Ponieważ moja ulubiona odżywka kompleksowa pielęgnacja jest nadal niedostępna, zamówiłam coś takiego, co po prostu trochę pomoże moim włosom. Ponieważ mam odżywkę z awokado, z Avonu, ale ona jest z alkoholem i nie zawsze po prostu moje włosy są tak, jakbym chciała, żeby wyglądały. Czyli po prostu są tak jakby bardziej troszeczkę przesuszone. Troszeczkę czuć gładkość, ale po wysuszeniu potrafią się po prostu elektryzować. Więc stwierdziłam, że wezmę taką ampułkę. Ona jest intensywnie odżywiająca. Mam nadzieję, że odżywi mi te włosy. Zamówiłam także moją ulubioną kredeczkę Twilight Sparkle. To jest oczywiście seria Avon True. Tak się prezentuje. Uwielbiam właśnie ten kolor. To jest taki, widzicie, ciemny, bardzo ciemny granat i ma takie śliczne drobinki. Również w odcieniu niebieskim, co mi się bardzo podoba. Zamówiłam także próbkę nowego zapachu Incandescent Soleil, czy jakkolwiek to się czyta. Mamy tu nuty owocowe, osmandus i kremowe drewno. Za chwilę otworzę ten zapach i zobaczę, co to jest, jak pachnie. Również mam próbkę nowego kremu z filtrem SPF. Jest to SPF 50 i witamina C. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Mam również, powinno być, mam nadzieję, że jest 10. Mam nowość. Jest to seria, która dopiero będzie. Avon Ultra Shimmer Lipstick i to będzie ultra lśniąca pomadka. I właśnie ja zdecydowałam, że wezmę wszystkie odcienie, bo po prostu jak zobaczyłam w fokusie, to mega mi się spodobały. W katalogu czwartym wejdzie 10 takich pięknych odcieni szmineczek. To są właśnie szminki ultra lśniące, one będą na stronie 20. Dajcie proszę znać, czy jesteście zainteresowane przeglądami katalogu, bo
Szczerze mówiąc, jak patrzę na ten katalog, to mam ochotę wrócić do nagrywania, ale po prostu nie wiem, czy będą wyświetlenia, czy kogoś w ogóle obchodzi, co jest w tym katalogu i jakby jakie ja mam opinie na temat tych kosmetyków, dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście mi napisały w komentarzu. A ja jadę z pierwszą pomadką, jest to odcień Rosy Lumus. Prezentuje się on tak. Uważam, że jest bardzo ładny. Naprawdę jest mega lśniący. Taki trochę bordowy jakby. Kolejny to jest Latte Glimmer. I prezentuje się tak. Jest to taki ciepły brąz. Również mega mi się podoba. Ja ostatnio uwielbiam brązy. Sparkle Cooper albo Cooper Sparkle. Przecudowny miedziany, śliczny brąz. Taki z taką trochę nutką złota. Kolejny odcień to Fueled Sparks. I to raczej mi przypomina takie różowe złoto. Z taką odrobiną brązu. Taka mieszanka, widzicie? Ona się jakby mieniła dwoma kolorami, a może tylko ja to tak widzę, ale mi to się właśnie tak wydaje, że to jest taka nie do końca jednolita mieszanka różowego złota i takiego delikatnego miedzianego właśnie złota. Rosy Lumos. Czy naprawdę wzięłam dwie takie same próbki? No niestety wygląda, że tak. Zaraz zobaczę, której brakuje i będę musiała domówić. Amber Embers. Ok. To jest taka koralowa czerwień. Również bardzo lśniąca. Ruby Glitz. To jest mega piękny, taki soczysty, wiśniowy, czerwony kolor. Uwielbiam takie ciemne kolory właśnie. Aczkolwiek ten do najciemniejszych nie należy, ale mega mi się właśnie podoba. Kolejny to Spring Bling. Ok. I to jest taki soczysty róż. Zobaczcie, wspaniały kolor. Uważam, że jest naprawdę warty uwagi. Bronze Glow. Czyli mamy brąz. Powiedziałabym, że ten brąz ma więcej podtonów zielonych, ale również te drobinki, zobaczcie, one są holograficzne takie. Trochę, czyli one się mienią na różowo. I to jest chyba jedyna pomadka, jak dotąd, w której te odcienie się mienią. Widzicie? Pozostałe drobinki są srebrne lub takie bardziej złoto-brązowe, wiecie, dopasowane do tych szminek. Natomiast mam wrażenie teraz, jak przybliżyłam, że to srebro odbija troszeczkę na niebiesko niektóre drobinki, ale może mi się tak wydawać. Ostatnią, jaką mam, to jest Razzle Dazzle. Miło, że się starło. Naprawdę. I to jest najciemniejszy kolor, jaki mam. Przepiękny. Są czerwone drobinki. Jest mega soczysta czerwień. Naprawdę jest piękna. I teraz, jak już doszłyśmy do tego momentu, to zobaczymy, czego mi brakuje. Brakuje mi odcienia Stellar Magenta. W sumie trochę szkoda, z drugiej strony ja za magentą nie przepadam, ale w kwietniowym zamówieniu domówię próbkę i zobaczę po prostu, jak się to prezentuje. A teraz otworzymy sobie próbeczkę.
Uważam, że pachnie ciekawie. Tak słonecznie. Czuć na pewno jakieś owocki. I potem z czasem czuję tak jakby jakieś kwiaty. Aczkolwiek nie mam pojęcia, jak pachnie osmantus, więc się nie wypowiem, czy to on. W sumie też wydaje mi się, że ten zapach jest trochę mydlany. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawiacie łapeczki w górę i komentarze. Napiszcie mi, czy chcecie zobaczyć przegląd katalogu z Avon. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!